Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby komunistycznych dygnitarzy. Działacze związani z Polską Rzeczpospolitą Ludową pochowani są głównie na powązkach wojskowych w Warszawie. Zobaczycie m.in. mogiły wojskowych, którzy podejmowali decyzje w okresie stalinowskim, w stanie wojennym. Często to oni aresztowali działaczy opozycyjnych. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, Maciej Gąsiorowski. Znajdujemy się przed grobem Bolesława Bieruta, prezydenta z okresu PRL, pierwszego sekretarza KCPZPR, premiera i działacza komunistycznego. Mało kto wie, że Bolesław Bierut mógł zostać księdzem katolickim. Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej pochodził z katolickiej rodziny. Jego rodzice Wojciech i Marianna Salomea chcieli, by został księdzem. Zamiast do seminarium poszedł jednak pracować fizycznie. Najpierw był pomocnikiem murarza w Lublinie, a potem zecerem. Wieczorowo ukończył szkołę handlową i wstąpił do PPS Lewica. W 1933 roku aresztowany za działalność komunistyczną i skazany na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku amnestii w 1938 roku. Do wybuchu II wojny światowej pracował jako księgowy w Społem. W czasie okupacji przyjął obywatelstwo radzieckie i przebywał w Mińsku. Pod nazwiskiem Bolesław Birkowski należał do Polskiej Partii Robotniczej. Po zakończeniu wojny zaczął urzędować na Belwederze. Za jego rządów życie straciło około 100 tysięcy osób, a 350 do 400 tysięcy przebywało w więzieniach. Bierut zmarł 12 marca 1956 roku w Moskwie, do której pojechał miesiąc wcześniej, gdzie był gościem 20. Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Według lekarzy Bierut zmarł na zator płucny. Jego organizm osłabiony był grypą, zapaleniem płuc oraz przebytym zawałem serca. Dodatkowo cierpiał na miażdżycę i chorobę nerek. Snuto domysły, że Bierut mógł zostać otruty, zastrzelony lub popełnić samobójstwo. Przywódca PRL został pochowany 4 dni później na powązkach wojskowych. W kwaterze 4A znajduje się jego mauzoleum, które często jest dewastowane. Na grobowcu pojawiają się napisy typu kat czy zbrodniarz. Na tym samym cmentarzu znajdują się także groby jego żony Janiny i córki Krystyny Bierut-Maminaiszwili oraz syna Jana Chylińskiego. Na powązkach wojskowych w Warszawie pochowany jest także Edward Ochab, pierwszy sekretarz KCPZPR. W 1956 roku władzę przejął zaraz po śmierci Bolesława Bieruta. Był także przewodniczącym Rady Państwa. Jego córka Anna wyszła za mąż za marszałka Senatu z ramienia SLD, Longina Pastusiaka. Ochab miał jeszcze 3 córki, Zofię, Martynę i Wandę. Pochowany jest razem z żoną Rozalią, właściwie Rachelą Silbinger. Władysław Gomułka, czyli towarzysz Wiesław. Przejął on władzę nad komunistyczną partią od Edwarda Ochaba, niedługo po śmierci Bolesława Bieruta. Funkcję pierwszego sekretarza KCPZPR pełnił od 1956 do 1970 roku. Odpowiedzialny jest za wydarzenia marcowe 1968 roku, odsunięty od władzy po wydarzeniach grudnia 1970. Zmarł na raka płuc w Konstancinie. Jego siostra zginęła w pożarze w 1961 roku w Krośnie. Wiesław Gomułka pochowany jest w Alei Zasłużonych na powązkach wojskowych. Nieopodal spoczywa także jego żona Zofia. Edward Gierek, jeden z najpopularniejszych polityków okresu komunistycznego. Był pierwszym sekretarzem KCPZPR w latach 1970-1980. Żonaty ze Stanisławą z domu Jędrusik, z którą miał 3 synów: Adama, ekonomistę, senatora i eurodeputowanego, Jerzego oraz Zygmunta, który zmarł w 1940 roku, niedługo po urodzeniu. Jego 18-letnia bratanica Jolanta została brutalnie zamordowana w
1966 roku w Będzinie. Była 17 z 21 ofiar Zdzisława Marchwickiego, słynnego wampira z Zagłębia. W młodości Gierek był górnikiem, tak jak jego ojciec Adam, który zginął w kopalni Kazimierz w 1917 roku. Towarzysz Edward, niemal całe dwudziestolecie międzywojenne i II wojnę światową, mieszkał na emigracji we Francji, w Belgii, gdzie pracował w kopalniach. Do Polski powrócił w 1948 roku. Gierek zmarł na pylicę płuc w 2001 roku i został pochowany na katolickim cmentarzu w Sosnowcu. Marceli Nowotko był działaczem komunistycznym, pierwszym sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej. Nowotko został zastrzelony 28 listopada 1942 roku przez nieznanych sprawców. Władze komunistyczne za zbrodnie obarczyły pierwszego dowódcę Gwardii Ludowej, Bolesława Mołojca, i jego brata Zygmunta, na których wykonano wyrok śmierci. Bolesław Bierut uważał, że należeli oni do oddziału 2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Powodem zamachu na Nowotkę mogło być chora ambicja, współpraca z Gestapo, z NKWD czy nawet z AK. Współcześni historycy rozważają jednak, że Nowotko mógł zostać zastrzelony przez żołnierzy Armii Krajowej, m.in. Krzysztofa Sobieszczańskiego, pseudonim Kolumb, pierwowzór bohatera powieści Romana Bratnego Kolumbowie, rocznik 20. Początkowo Marceli Nowotko pochowany był na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Po wojnie ekshumowano jego ciało i pochowano w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Żona Eufemia oraz syn Zbigniew, który zginął w Powstaniu Warszawskim, pochowani są natomiast na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie spoczywa także Józef Cyrankiewicz, premier z okresu PRL. Był on uczestnikiem kampanii wrześniowej i więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. Cyrankiewicz był trzykrotnie żonaty. Z Joanną, siostrą reżysera Andrzeja Munka, z aktorką Niną Andrycz i z reumatolog Krystyną Tępską. Bratem Józefa Cyrankiewicza był Jerzy Cyrankiewicz, lekarz, który wyemigrował po wojnie do Szkocji. W czasie wojny walczył on na zachodzie. Był poróżniony z bratem. Zginął w 1960 roku pchnięty nożem. Cyrankiewicz pochowany jest razem z trzecią żoną Krystyną niedaleko Alei Zasłużonych. Piotr Jaroszewicz, prezes Rady Ministrów w okresie 1970-1980. Pochowany jest razem z żoną Alicją na Powązkach Wojskowych w Warszawie w grobie rodzinnym. Jaroszewicz pochodził z rodziny prawosławnego duchownego Konstantego. W czasie II wojny światowej, deportowany w głąb ZSRR, pracował przy wyrębie lasu. Służył w Ludowym Wojsku Polskim, gdzie doczekał się stopnia generała dywizji w 1950 roku. Z pierwszą żoną Oksaną, która zmarła 2 lata później, miał syna, znanego playboya i kierowcę rajdowego. Z drugą żoną Alicją Solską, dziennikarką, doczekał się syna Jana. Zamordowany razem z żoną w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w swojej willi w podwarszawskim Aninie. Po wielu latach śledztwa aresztowano 3 mężczyzn należących do tzw. gangu karateków. Zabójstwa mieli dokonać na tle rabunkowym. Marian Spychalski był ostatnim marszałkiem Polski. Pełnił także funkcję ministra budownictwa i obrony narodowej. Był także przewodniczącym Rady Państwa. Jego brat Józef zginął w sierpniu 1944 roku w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Marian Spychalski miał 2 córki, Annę i Małgorzatę, oraz syna Marka, który zmarł w wieku 14 miesięcy. Spychalski był przekonany, że został on otruty przez jego wrogów politycznych. Działacz komunistyczny pochowany jest w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Na tym samym warszawskim cmentarzu pochowany jest także Wiktor Borowski, właściwie Aaron Berman. Był on oficerem politycznym, redaktorem naczelnym Życia Warszawy i zastępcą redaktora naczelnego Trybuny Ludu. Prywatnie był także ojcem Marka Borowskiego, marszałka Sejmu RP. W Alei Zasłużonych
na Powązkach Wojskowych w Warszawie pochowany jest także Wincenty Kraśko, dziadek Piotra Kraśko, czyli znanego dziennikarza TVN, byłego prezentera Dzień Dobry TVN, a obecnie dziennikarza Faktów. Wincenty Kraśko kierował Wydziałem Kultury KC od 5 stycznia 1960 roku do 13 lutego 1971. Jego syn Tadeusz, zmarły w 2019 roku, był dziennikarzem i reżyserem związanym z Telewizją Polską. Tadeusz żoną Barbarą Pietkiewicz miał syna Piotra. Drugą jego żoną była Nina Terentiew, znana osobowość Telewizji Polsat. Miał także córkę Ewę, urodzoną w 1985 roku. Warto dodać także, że siostrzenicą Piotra Kraśki jest znana dziennikarka Monika Zamachowska, dawniej znana pod nazwiskiem Richardson. Thank you.
Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Następny odcinek będzie w podobnym tonie, bo pokażę Wam groby zdrajców polskich. Zobaczycie m.in. mogiłę Igo Syma, aktora, który kolaborował z Niemcami podczas II wojny światowej. Jego wątek obecny był w niedawnym serialu Ludzie i Bogowie. Wcielał się w niego Lesław Żurek. Dziękuję także za uczestnictwo w niedawnym spacerze po starych powązkach w Warszawie. Do zobaczenia!